pan prezes Rafał Szmytkę, kierujący Polską Organizacją Turystyczną. Jak się ustosunkuje do takiego stwierdzenia, to nie nowum, ale ciekawego podczas targu? Oczywiście turystyka to ogromny biznes i tak jak zostało powiedziane, każdy ogromny biznes to również ogromna odpowiedzialność. Polska Organizacja Turystyczna czuje tą odpowiedzialność na własnych barkach, będąc recenzowana w swoim każdym działaniu, zarówno przez branżę turystyczną, przez regiony, przez wszystkich partnerów. I tak ten układ funkcjonuje i to jest dla nas bardzo dobra motywacja, a zarazem pewnego rodzaju papierek lakmusowy i recenzent naszych działań. Dlatego cieszę się, że dyskusje wokół narzędzi, którymi posługuje się Polska Organizacja, są, bo pozwala nam to wspólnie wypracować coraz lepsze rozwiązania. I takim przykładem, można by powiedzieć, są właśnie targi w Berlinie, gdzie spotyka się cała turystyczna Polska. Tutaj nie może zabraknąć nikogo, kto się w tej branży liczy, bądź chce zaistnieć na rynku turystycznym światowym, jeżeli chodzi o produkt polski. Cieszę się, że jak co roku mamy reprezentację wszystkich województw, reprezentację, która nie tylko przyjechała z promocją i wizerunkową, ale cieszy mnie to, że ilość produktów, profesjonalnie przygotowanych produktów jest coraz większa. Cieszy mnie obecność branży, która z konkretnymi ofertami, które wręcz tutaj podczas dni otwartych będzie można kupić, jest i te oferty są naprawdę już przygotowane w sposób profesjonalny i zaspokajający te potrzeby, do których są skierowane, a tu w większości będą to turyści bardzo ważni dla nas, bo turyści z rynku niemieckiego. Dwa duże przedsięwzięcia, jakimi w tym roku chcieliśmy zaistnieć, z jakimi chcieliśmy zaistnieć na rynku nie tylko niemieckim, ale i na całym świecie, to jest oczywiście siatkówka, Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn, które w okresie letnim będą miały miejsce w Polsce, a więc 6 miast gospodarzy, ale tak naprawdę cała Polska, która będzie w ogniu zainteresowania kibiców siatkówki, a tych kibiców na całym świecie jest ogromna rzesza. I drugi temat to owoc pracy ponadrocznej konsorcjum, do którego zaprosiliśmy organizatorów, właścicieli obiektów i usług spa, wellness, ale nie tylko, również uzdrowiska, jak i turystykę medyczną, bo to jest niezwykle rozwijający się dynamicznie obszar, a zarazem temat, w którym mamy dużą przewagę konkurencyjną. A więc możemy tutaj w hali 15 skorzystać z usług masażystów, zabiegów, zbadać się, sprawdzić naszą kondycję fizyczną, a zarazem, bo to jest jakby tylko pretekst do tego, aby zapoznać się z ofertą, gdzie to zdrowie nasze możemy podleczyć, a gdzie możemy zrelaksować się i przywrócić do normalnego funkcjonowania w tym jakże bardzo dynamicznym świecie. Kończy się pierwszy dzień targowy, mnóstwo spotkań, mnóstwo już ciekawych obserwacji. Jak pan prezes ocenia ten pierwszy dzień pod kątem widzenia atrakcyjności Polski na targach ITB 2014? Znaczy tutaj powiem, że może będę się posiłkował nie moim zdaniem, bo może ono być nieobiektywne, ale cieszę się, że wielu naszych partnerów, a również odwiedzających tutaj z rynku niemieckiego, naszych przyjaciół, chociażby z placówek, z ambasady, czy ludzi pracujących na co dzień w Berlinie, jest bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak dużo się zmieniło od zeszłego roku. Nam, Polakom, wydaje się, że ta Polska jest wciąż taka sama i właśnie oceny tych, którzy widzą tą ofertę raz do roku, nie bywając w kraju, są dla nas bardzo obiektywne. I te oceny są bardzo wysokie, że poziom usług widać, że się podnosi, atrakcyjność tej oferty jest coraz większa. No to jest zasługa przede wszystkim pracy tam u podstaw, czyli branża, czyli samorządy, czyli budowa produktu w regionach, budowa produktu lokalnie i tak naprawdę dla mnie największą wartością po pierwszym dniu, po kilkunastu rozmowach z naszymi partnerami, zarówno z branży, jak i z samorządu, jest to, że ta jakby świadomość wielkiej odpowiedzialności i biznesu, jeżeli mówimy o turystyce, jakim właśnie ta turystyka jest, jest coraz większa i podchodzimy do tego nie tylko wizerunkowo, ale podchodzimy jak do profesjonalnie przygotowanego biznesu, z którego zarówno region, jak i przedsiębiorca prywatny może korzystać i czerpać konkretne profity. Na stoisku polskim widoczne produkty, widoczna turystyka medyczna, spa,
widoczne pałace w miniaturze, pierniki, nie pierniki, a tym razem bardziej niż pierniki, rogale świętomarcińskie. Natomiast jaką rolę i funkcję będą spełniały jabłka? No, jabłka poza wymienionymi jakby produktami, czy powiedziałbym atrakcjami z obszaru kuchni polskiej, którymi regiony, czy tutaj lokalnie staramy się przyciągnąć turystę, jabłka widać na całym stoisku narodowym, szczególnie w tym obszarze spa and wellness, które nie spełnią tylko roli dekoracyjnej, ale wpisują się w szeroko zakrojoną kampanię, w której tutaj współuczestniczymy jako Polska Organizacja Turystyczna wspólnie, a raczej pod wiodącym jakby działaniem Ministerstwa Rolnictwa, promującego Polskę jako producenta i przetwórcę jabłek. Przecież jesteśmy w tej chwili na drugim, a niektórzy specjaliści mówią, że wręcz na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o temat jabłka na świecie. Nowy rok, pierwsze miesiące właściwie za nami. Panie prezesie, jak pan widzi perspektywę turystyki przyjazdowej w tym roku i w najbliższych lat, niezależnie od pewnych perturbacji? No, niestety nie do końca można powiedzieć, że niezależnie od pewnych perturbacji. Ostatnie lata po roku 2008, który nazwijmy, uznaliśmy za rok kryzysowy, pokazują, że mamy coroczne zwyżki, jeżeli chodzi o przyjazdy turystów zagranicznych. Takim rokiem rekordowym był rok 2012 z 11% zwyżki przyjazdów turystów zagranicznych. Rok 2013 to jest również w okolicach 7%. Rok 2014 nie zaczął się dla turystyki jakby dobrze, jeżeli mówimy tutaj o zawirowaniach, szeroko powiem, na ścianie wschodniej. A pamiętajmy, że tak naprawdę pierwszym turystą pod względem liczby odwiedzających jest turysta niemiecki, ale drugim to jest turysta właśnie zza naszej wschodniej granicy. I niewątpliwie to, co się w tej chwili dzieje i co się już wydarzyło, będzie miało wpływ na ogólną liczbę turystów, którzy odwiedzą Polskę ze ściany wschodniej w 2014 roku. Dlatego też podjęliśmy działania, które mają na celu kompensację tego zjawiska. Wzmażamy i wzmacniamy działania na rynkach zachodnich, wzmacniamy działania na rynkach azjatyckich, szczególnie w Chinach, licząc, że pozwoli nam to w pewnej mierze zmniejszyć straty, które będą z rynku wschodniego. Ale mamy i żywimy pełne przekonanie i nadzieję, że to są przejściowe perturbacje i ten ruch z kierunków wschodnich wróci, a nawet wystrzeli wyżej niż do tej pory funkcjonował. Turystyka to wielki biznes, turystyka to odpowiedzialność, turystyka to miejsca pracy. Jak pan prezes Rafał Szmytkę powiedział, te działania promocyjne trzymamy mocno, by przyniosły owoce w postaci właśnie przyjazdów jak największej liczby turystów.